Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan. Sekcja wyślarska AZS-AWF Warszawa może poszczycić się wieloma sukcesami. W tej sekcji swoje kariery rozpoczynali mistrzowie świata, Europy oraz medaliści olimpijscy. Wśród wychowanków są tacy wspaniali wioślarze jak Kajetan Broniewski, Adam Bronikowski czy ostatni mistrz świata juniorów Natan Węgrzycki-Szymczyk. Wioślarze zasługują na ogromny podziw oraz szacunek za determinację, zważywszy na warunki, w jakich muszą trenować. Sala z ergometrami wioślarskimi znajduje się w piwnicach warszawskiego AWF. Ściany są pokryte grzybem, wilgość w pomieszczeniu od wejścia uderza w nozdrza, a treningi w takich warunkach raczej nie sprzyjają dalszemu rozwojowi naszych sportowców. Sprzęt, na którym trenuje m.in. Agnieszka Kobus, wicemistrzyni Europy w Plovdiv z 2011 roku, jest w fatalnym stanie. Na terenie kanału Żerańskiego, gdzie akademicy odbywają codzienne treningi, brakuje tak istotnego dla sportowców zaplecza sanitarnego. Trenerzy oraz zawodnicy praktycznie nie mają środków na finansowanie swojej działalności, gdyż wsparcie ze strony uczelni jest symboliczne. No, dzisiaj od wielu lat to jest naszą podstawową bolączką, żeby powiedzmy tak zwane zaplecze sanitarne. Ciągle tego nam brakuje. W tej chwili przenieśliśmy przystań, bo wcześniej mieliśmy przy śluzie na kanale Żerańskim. Teraz mamy tutaj na terenie, gdzie funkcjonuje spółnia. Jest to teren Stowarzyszenia Białymka 2012, no, w którym my jesteśmy jak gdyby współgospodarzem. No, w tej chwili się to w tym roku przenieśliśmy, no i zaczynamy od nowa jak gdyby na nowej przystani z nadzieją, że jednak warunki nasze infrastrukturalne, zaplecze sanitarne, natryski, toalety, że na tyle tam się to poprawi, że będziemy mieli namiastkę prawdziwej przystani, no i normalnym zapleczem, żebyśmy mogli funkcjonować. Jeżeli nie znajdzie się żadna pomoc z zewnątrz, większość seniorów będzie zmuszona zakończyć swoje sportowe kariery. Powiedzmy sobie szczerze, że już większość z nas myśli o tym, czy dalej trenować, czy skończyć, bo jednak za to, że trenujemy, nie kupimy sobie jedzenia, tak? No a jednak no, korzyści z tego jakichś wielkich nie mamy. Oprócz tego, że możemy się rozwijać fizycznie, bo wioślarstwo też, no nie tylko fizycznie, bo rozwija umysł, myślenie, wszystko. Myślę, że dzięki temu, że trenuję, poradzę sobie w życiu. Miejmy nadzieję, że znajdzie się osoba lub firma, która będzie chciała pomóc sportowcom oraz dać im szansę na dalszy rozwój, a także walkę o medale na krajowych i międzynarodowych imprezach. Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan.